Cześć, to Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku pooglądamy sobie najlepsze akcje glitche, które miały miejsce w tym sezonie. No i oczywiście musimy zobaczyć, jak wydrukowała się nasza lama na mojej drukarce 3D. Moi kochani, tak wygląda gotowa, wydrukowana lama, więc teraz wystarczy ją tylko oderwać. Wow, ale się przykleiła do stołu. Dobra, jedną ręką niestety nie dam rady. Jak oderwę wszystkie niepotrzebne podpory, za chwileczkę wam ją pokażę. A tak, moi drodzy, wygląda gotowa, wydrukowana lama i powiem wam, że wyszła naprawdę fajnie. To najlepsze, nawet stoi. Teraz wystarczy tylko namalować białym markerem oczka, zrobić czarną kropeczkę czarnym markerem, żebycie tak się głupio patrzała. No i idealny gadżet, żeby postawić sobie na biurku. A teraz, moi drodzy, niespodzianka. Ostatnio zwycięzca się do mnie nie odezwał, nie daje znaku życia, więc postanowiłem, że rodzinkę Klombo oraz lamę rozdam w dzisiejszym odcinku. Więc w następnym filmie wyłonię dwóch szczęśliwych zwycięzców. Chcesz wziąć udział? Napisz w komentarzu: chciałbym wygrać rodzinę Klombo albo chciałbym wygrać lamkę. Zostaw łapkę w górę, no i oczywiście zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. To nie koniec niespodzianek, ponieważ, moi kochani, przygotowałem kolejne projekty 3D, które sobie wydrukujemy i w następnym odcinku rozdamy, więc teraz pokażę wam, co znalazłem. Spójrzcie, moi kochani, co znalazłem. Mityczną złotą rybę, czyli najrzadszy item w grze Fortnite. Jest to taki mityczny przedmiot w kolorze złotym, którym rzucimy, zadaje, albo dobra, nie powiem wam, ile damage'a. Każdy, kto jest prawdziwym fanem Fortnite, powinien wiedzieć, ile zadaje damage'a, więc jeżeli wiesz, napisz w komentarzu. Więc, moi kochani, w następnym odcinku do zgarnięcia jest ta przekozacka złota ryba. Zrobimy ją naprawdę taką dosyć sporą, myślę, że gdzieś tak z 18 cm. To jest mega mocne, ale my oczywiście zrobimy ją w częściach, ponieważ jak drukujesz coś w częściach, to jest łatwiej. 150? Nie no, 200 to minimum. 200, tutaj też 200. Pyk, to na razie rybkę damy na bok. Okej, musimy zrobić podpory, ponieważ są wystające krawędzie i krzywo nam się by wtedy wydrukował nasz element. Tak wygląda spoko, więc zaczynamy. No i teraz mam pytanie. Filament miał być złoty. Przyszedł taki bardziej oliwkowo-złoty. Faktycznie się mieni, no ale nie uważam, że to jest złoty. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Złoty czy oliwkowy? Bardziej podchodzi pod oliwkowy. To teraz wam pokażę ciekawostkę, jak się montuje filament do drukarki 3D. Tutaj mamy taki fajny wózeczek na łożyskach. Stawiasz tutaj normalnie, chłopiesz pulę, łapiesz za końcówkę, wkładasz tutaj do środka, aż wjedzie do samego końca. Wybierasz typ filamentu, to akurat jest PLA. Tutaj mamy temperaturę topnienia, a tutaj mamy temperaturę tego stołu, czyli 60 stopni stół, a on się najlepiej przetapia w temperaturze 215. Wybieramy. I tutaj, jak widzicie, maszyna zaczyna go wciągać. Tu zaraz wyjedzie tą rurką, wjechał. I tu mamy grzałkę. I ta grzałka za chwileczkę wypuści przetopiony filament. Widzicie? O! To już się dzieje. Tutaj na drukarce mamy komunikat czyszczenie. Sprawdźmy, czy się wyczyściło. Jak widzicie, odpowiedni kolor już jest w środku. Klikam tak. Wkładamy pendrive'a z projektem. Wybieramy projekt. Tu akurat mamy projekt ryba. I ten projekt nam się wydrukuje za 11 godzin. O kurcze, no to lecimy. Zaczynamy. Wjeżdżają te rolką. Jeden. Bum, leży. Drugi. Trzeci, co to cały team wjeżdża? Czwarty. Nie gadaj, że... Jakie bambiki. O Boże. Dobra, mam jakiegoś asasina, który zrobił samochód pułapkę. I bum. Ej, fajnie to wyglądało. Ciekawe, to chyba jest z powtórki nagrywane, co nie? Ale mega akcja. Co jest? Czy on jeszcze to przeżył? Okej, chłop przeskakuje. O co chodzi? Przecież on cały czas go trafiał. Gdzie są hitboxy? Dobra, chłop na rekinie lata, chromowanym, tak? To jest chromowany czy zwykły? Chyba chromowany. Nie no, uciekł. Nie, zabiję go celem, patrz na to! Myślałem. Powalił go! O Boże, co za łosie. Nie mogli dogonić rekina, który chodzi po lądzie, nie? XD. Okej. Okay. Skolapsuję go. Nie gadaj, że zdąży. Co? Easy! Prawdziwy assassin to był dopiero! Okej, okay, 130. Gdzie on jest? Co? Co? Tak! Te balony są najlepsze w tym sezonie! Tutaj każdy ginie, jeżeli zginęliście w tym balonie, zostaw łapkę w górę! Okej. Okay. Cały czas go... A bo to jest bez budowania i przeskakują przez ścianę, tak? Nie, z budowaniem! To o co tu
chodziło. Bum! Ale snajpa. Mocno. Nie doskoczy, jest. Skąd ja to znam? Skąd ja to. Jakbym widział siebie. Dobra. Kolejny samochód pułapka. Tym razem Battle Bus pułapka. Przeskakuje, wskoczył na armatę i co się wydarzy? A, oni są u góry, bo myśleli, że przejęli auto? A on ich zdetonował. Dobre, dobre. Swojego teammate'a, on na pamięć po prostu poleciał już. XD. Co to, wilk? Ta! Wilk co puchę, że spada z wysokości. Gdzie jest kurczak? Chłop na armacie jedzie. Matrix, widzowie, Matrix! Jeden. Wow, ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie to zrobił. Patrz! Ślizgiem go zrzucił. Dobre. Elegancki klip. Okej. Okay. Co to, szarańcza lata? Co jest? Czemu drzewo skacze? Nie no, co jest z tą gierką nie tak? Aha, jeszcze chłop w krzaku i go porobił. O kurde! Tu jest 500 crashpadów. Dawaj, poka! Ale że go tak rozpędziło? Jakaś prędkość światła była. Dobre. No gdzie są hitboxy w tym sezonie? Chłop co nóżkami przebiera, patrzcie. Jaki krzywy. Jak mu jeszcze przywróci 300 kewa, to nie wytrzymam, taka wielka potka. Dobra, 165. Ale farciarz. Dobra, myślałem, że on na czymś leci w kierunku. Nie no, cały czas spada to. To wygląda. Co jest? Dobra, ja nie potrafię tego wytłumaczyć. O co tam? Ja pierdziele, niezły grzybek. Nie. Ja myślałem, że w ten tunel powietrzny trafi. O kurczę, 100 battle busów. Zdarzą się? Nie, przeleciały. Niezłe. Nie, po prostu tego nie kumam, naprawdę. Co jest nie tak z tymi strukturami, że one tak wybijają? Przecież chłop wyleci za mapę? A, nie pokazali. Okej. Okay. Super bohaterka z minigun. Co to za snajperka minigun? To niezła broń. Dobra. O, 1v1. Aha. I patrzcie, zabiję go rift strzeliną. Tak jest. A czy rift strzeliną? Złą strzeliną. Zawsze się mylę. O! Rzucił go mieczem. No i patrz, znowu nieśmiertelni w tym sezonie. Zaraz nie wytrzymam. Dajcie znać w komentarzu, czy też mieliście taką sytuację. Okej, okay, skolapsował go i co? Co? Nie mógł puścić te rolki, czy o co chodzi? Czy on tak się po prostu z nimi bawił? Dobra, RPG. Ja już kiedyś powiedziałem, nie? Że niektórzy nie powinni dotykać tej broni. Jak się nie potrafi. Nie mógł strzelać. Okej. Okay. A, gość jest przebrany. Udaje bota. Dobra, to udawanie bota było śmieszne 10 sezonów temu. Ale i tak go nie widział jak coś, nie? O kurde! Jaki szef! I uwaga, editing! Co? I headshot! Dobra, ja nie mam pytań, co chłopy robią. Dawaj, jeszcze jedna jakąś kozacką akcję, poka. No nieźle. Na śmigle jak go trafi, to nie wytrzymam. Dobra widzowie, starczy tego, naprawdę. Ostatnia akcja. Boom! 315, nieźle. Jeżeli wytrwałeś do samego końca, napisz w komentarzu Polska górą, bo wczoraj wygraliśmy z Arabią Saudyjską aż 2-0. Zostaw łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!